Siemano, witam Was, Trener TV. Chciałabym Wam przedstawić nietypową serię odcinków poświęconych nauce. Mamy wrzesień, zaczyna się szkoła. Zapraszam więc na lekcję muzyki na samochód. Marzenie, tyle sample, dokładam bębny, klasyczne brzmienie, tak właśnie robię bity i daję je w podziemie. Drugi album producencki, zaproszę kilku gości, dobrych graczy, młodych wilków, poznajomości. Może tym razem statek wypłynie na szerokie wody. Tutaj liczy się muzyka, nie wysokie noty. Jak wygląda praca w profesjonalnym studio nagrań? To wszystko pokaże warszawski producent oraz realizator Zbylu. Możecie go kojarzyć choćby ze współpracy z warszawskim Deszczem, Hi-Fi Bandą, Zeusem czy Młodym M. Ostatnia nowość od niego to album Rachunek jest prosty, stworzony wspólnie z Kubiszewem. Dziś specjalnie dla Was zdradzi, jak wygląda produkcja muzyki od podstaw. Moi drodzy, zanim w ogóle zaczniemy pracę nad podkładem, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek robić, to chciałbym Wam pokrótce przybliżyć, na jakim sprzęcie tutaj pracujemy w studiu, czy jak to woli w studio, do czego ten sprzęt służy, jakie są jego parametry, bo oczywiście nie wszyscy z Was muszą wiedzieć, do czego służy interfejs audio, ale jeśli znasz się na takim sprzęcie i wiesz, do czego on służy, no to nie musisz oglądać tego wstępu, a możesz po prostu sobie przewinąć kawałeczek dalej. Sercem studia oczywiście, oprócz naszego super niezawodnego komputera, jest interfejs audio. W studiu posiadamy kartę M-Audio ProFire 2626. Jest to interfejs FireWire, czyli szybszy niż USB oczywiście. Jest to karta, która posiada 8 wejść i wyjść analogowych. Potem będziemy spoglądać na tylny panel, więc zobaczcie dokładnie, jak to wygląda. A także 8 wejść mikrofonowych. Przedni panel prezentuje się dosyć ładnie. Z przodu mamy, na przednim panelu mamy 8 potencjometrów do regulowania gainu, czyli wzmocnienia mikrofonu, bądź też instrumentu, bo tutaj mamy także dwa wejścia instrumentalne. Czyli w momencie, jeśli na pierwszym albo na drugim kanale chcemy mieć podpięty instrument pod jacka, to wtedy przełączamy sobie pod instrument, tak? Jeśli mamy wyciśnięty przycisk, to jest to mikrofon. Oprócz tego z przodu mamy też wygodne przyciski do uruchomienia zasilania Phantom, które jest potrzebne do mikrofonów pojemnościowych. Jest to zasilanie plus 48 V. Dalej, dwa wejścia mikrofonowe, które też mają swoje potencjometry, czyli jeśli mamy tam wokalistę, tutaj mamy podłączone jego słuchawki i możemy regulować u niego także jego odsłuch, ale to już potem też dojdziemy do panelu jakby karty, który jest w Windowsie, bo też jest bardzo fajny, do niego potem dojdziemy. W większości, jak dostaję właśnie wiadomości z pytaniami, jaką kartę zakupić, no to przede wszystkim polecam karty pod PCI, prawda, lub PCI Express, czyli są to karty wewnętrzne, które się jakby instaluje wewnątrz komputera. Nie polecam karty USB, dlatego że one też mają swoją przepustowość, prawda, i w momencie, kiedy mamy podłączone na przykład dwa dyski zewnętrzne, czy jakieś inne urządzenie, które jest na stałe wpięte pod USB, i wiadomo, jak każdy slot USB ma swoją przepustowość. W momencie, kiedy mamy ich 8, a 6 jest zajętych, no to też ten przesył danych będzie wolniejszy, prawda? I może się zdarzyć tak, że mając kartę USB będzie wyczuwalna jakaś latencja. Oczywiście w komputerze, w panelu możemy ustawić sobie jak najmniejszą latencję, typu 10 milisekund, czy 5, czy teraz to już jest najmniej, to jest około 2 milisekundy, ale w momencie, kiedy mamy właśnie dużo urządzeń podłączonych pod USB, to pomimo tej niskiej latencji problem i tak może występować przez właśnie zajętą przepustowość przez inne urządzenia, które są podłączone. To znaczy tak, są karty muzyczne pod PCI właśnie, które mają właśnie zasilanie Phantom sterowane z panelu sterowania, prawda? Już w Windowsie. Więc są takie karty i koszt takiej karty to jest około 450-550 zł, więc jest taka możliwość. Ale oczywiście, jeśli rzeczywiście chcemy w przyszłości nagrywać też wokal,
no to radziłbym wtedy do kupienia też jakiegoś małego miksera dwukanałowego czy jednokanałowego, tak żeby można było podłączyć do niego właśnie mikrofon, no i odsłuchy, tak, żebyśmy mieli kontrolę nad tym wszystkim. Więc, ale mówię, dla początkującego beatmakera karta PCI, która ma dwa wyjścia analogowe, spokojnie wystarczy. Ja z takiej w domu korzystam i jestem zadowolony, a mam tą kartę już od 8 lat. Jest to karta ESI, firmy ESI, model Julia. Zresztą bardzo popularny model. Karta muzyczna ma wpływ w momencie wtedy, kiedy coś nagrywamy, czyli coś jakby przesyłamy do niej, tak? Mówiąc łopatologicznie. Czyli tak naprawdę różnica pomiędzy zwykłą kartą a kartą już profesjonalną jest wtedy, kiedy no, są to karty z wyższej półki, prawda? Tutaj opieramy się na tych kartach w granicach 400-500 zł i one na pewno są lepsze od typowego Sound Blastera, dlatego że one mają zupełnie inny konwerter analogowo-cyfrowy. Ale z tego, co ja pamiętam, jak robiłem pierwsze podkłady na Sound Blasterze podstawowym, to nie przypominam sobie super jakiegoś przejścia w jakości. Na pewno jest ta różnica. Teraz jak słucham tych swoich pierwszych podkładów, to oczywiście jest różnica, ale to też ona wynika z tego, że jakbym miałem mniejsze doświadczenie, używałem zupełnie innych próbek, bębnów, tak? Bo to też głównie wpływa jakby na jakość podkładu. Karta taka PCI już lepsza, studyjna, za to około właśnie 500 zł jest potrzebna między innymi po to, żeby móc podłączyć monitory odsłuchowe, prawda? Bo tak naprawdę takich monitorów odsłuchowych nie podłączymy do Sound Blastera, który ma jedno wejście jack stereofoniczny. Znaczy podłączymy, no ale to będą z przejściówkami i to zupełnie nie jest to samo. Następnym urządzeniem, które chciałem Wam zaprezentować, pokazać, to jest ośmiokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy, który też posiada konwerter analogowo-cyfrowy, zresztą tak samo jak karta, tylko to jest troszeczkę już innej jakości. Używamy go głównie do nagrywania wielokanałowego, tak? Czyli w momencie, kiedy na przykład nagrywamy perkusję, która jest nagrywana z reguły na kilkanaście kanałów, to wtedy ten Presonus DJ Max 8-kanałowy służy nam jako przedłużenie karty, prawda? Te dwa urządzenia są ze sobą połączone cyfrowym kablem SPDIF, tak zwanym koaksjalnym Toslink, czyli jest to światłowód, który jest w stanie przesyłać jednocześnie 8 kanałów. Co jest bardzo fajne w tym urządzeniu, to że w każdym kanale, przy każdym kanale jest limiter. A no służy on do tego, że w momencie, kiedy nagrywamy właśnie coś, co ma dużą dynamikę, możemy spokojnie sobie tą dynamikę ograniczyć do pewnego poziomu. Tutaj niestety ten poziom nie jest aż tak dokładnie pokazywany, trzeba byłoby spojrzeć do instrukcji, bo nie jest to dokładnie opisane. W każdym bądź razie ja to zawsze ustawiam patrząc na mierniki w Cubase'ie, jak to tam się wszystko prezentuje. Czyli w momencie, kiedy nagrywam na przykład stopę, werbel, na dwa mikrofony z reguły jest, to wiadomo, że ta dynamika będzie bardzo duża i kiedy już sobie wysteruję tutaj wzmocnienie w mikserze, ustawiam limiter tak, żeby ten poziom szczytowy po prostu był gdzieś tam złapany i żeby dochodził do, załóżmy, minus 1 decybela, prawda? Ale wspomniałeś o dynamice, to znaczy? Nie wiem, co mam powiedzieć, czyli jest po prostu duża amplituda, tak? Czyli jeśli mamy cichy dźwięk, słaby dźwięk, no to jest mała amplituda, jest mała dynamika, prawda? Czyli na przykład jest to tam kilka decybeli, czy minus, a w momencie, kiedy mamy już większą dynamikę, czyli te dźwięki są mocniejsze, jest większa amplituda, to jest większa dynamika. Na tym polega rozpiętość, że mamy dźwięki, które są cichsze, dźwięki, które są głośniejsze, tak? Następnym urządzeniem jest przedwzmacniacz lampowy, mikrofonowy firmy Groove Tubes. Tutaj jakby nie ma większej filozofii, nie będziemy zagłębiać się w poszczególne elementy, bo akurat tych elementów raczej nie ma w podstawowym preampie. To jest raczej taki preamp już do bardziej profesjonalnego studia. Dlaczego? Dlatego, że jest lampowy i lamp jest kilka i ten dźwięk jest bardziej nasycany.
No i przez to też ma jakby swoją wyższą cenę. Służy do nagrywania wokali, tak? Do nagrywania instrumentów, ale głównie do nagrywania, do rejestrowania wokali. No tutaj mamy zasilanie Phantom, tutaj możemy sobie na standby'u wyłączyć, czyli jak nie chcemy po prostu w danym czasie używać, to nie musimy wyłączać zasilania. Najlepiej tego nie robić, dlatego że w momencie, kiedy wyłączymy, to lampy ochładzają się i w momencie, kiedy będziemy chcieli ponownie skorzystać z tego preampu, to zanim zaczniemy z nim pracować, to musimy włączyć i poczekać kilkanaście minut, żeby te lampy się nagrzały, bo wtedy będą pracowały pełną parą, tak? Więc to w sumie chyba tylko to mógłbym powiedzieć. Co tu jeszcze mógłbym powiedzieć? No tu mamy dwa wzmocnienia, prawda? I to jest fajne właśnie bardzo w tym preampie, że oprócz tego, że jest dokładniejszy miernik niż w następnym preampie, do którego zaraz dojdziemy, bo tutaj pokazuje nam minus 1, minus 2, minus 3, minus 5, minus 7 dB, prawda? Czyli mamy większą kontrolę nad dynamiką. I fajne jest też to, że mamy dwa potencjometry do kontrolowania wzmocnieniem. Mamy co 5 dB, prawda? Czyli jest od 20 do 70 i też co 1 dB. Czyli na przykład jeśli chcemy mieć 42, no to albo wybieramy 45 i tu wybieramy sobie minus 3, albo wybieramy 40 i plus 2. To w zależności od tego, jak nam będzie tam wygodniej, to już nie ma różnicy. Ale fajne jest to właśnie w tym preampie, że mamy większą kontrolę nad dynamiką niż właśnie w następnym preampie, do którego zaraz dojdziemy. Dobra. Następnym urządzeniem, które chciałem zaprezentować, jest kompresor dwukanałowy, również lampowy. Dlaczego on jest fajny? Dlatego, że ma wszystkie podstawowe funkcje, które powinien posiadać kompresor. Jest fajny, dlatego że jest bardzo ciepły w brzmieniu. Ma bardzo niskie szumy. To też szumy są zależne od tego, z jakim wzmocnieniem wchodzimy, z jakim sygnałem, prawda? Nie ma co tutaj nawet opowiadać, bo ma wszystkie podstawowe funkcje, które także możecie zobaczyć we wtyczkach, tak? W programach. Następnym kompresorem jest tym razem jednokanałowy. Według mnie bardzo najlepszy zresztą i przez wielu realizatorów ceniony na całym świecie. Jest to kompresor firmy Empirical Labs. Model to Distressor. Także ma podstawowe funkcje, czyli ma output, czyli poziom wyjściowy, release, czyli powrót kompresji, atak, no to atak, tak, kompresji. No i poziom wyjściowy oraz ratio. Możemy też to wyłączyć i włączyć, czyli bypass. Dlaczego on jest taki dobry? Dlatego, że nie słychać go. Co to znaczy? Nie słychać kompresji, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy duży gain reduction, czyli mamy dużą kompresję dynamiki, duże ograniczenie dynamiki, prawda? To dobre jest w tym kompresorze to, że go nie słychać. Nie słychać tej kompresji, czyli jak ktoś śpiewa głośno, czy ktoś rapuje i chcemy go maksymalnie jakoś tam wyrównać. Rzadko to robię, żeby aż tak bardzo wyrównować, bo to nie może być taki typowy prostokąt. To wtedy przy takiej dużej właśnie redukcji dynamiki nie słychać pompowania, tak? Nie słychać działania tego kompresora. No i wydaje mi się, że dlatego też jego cena jest dosyć tam zaporowa i dlatego też jest używany na całym świecie. Nie dlatego, że jest drogi, tylko dlatego, że jest dobry. Następnym urządzeniem jest przyzmacniacz lampowy firmy Universal Audio z kompresorem. Tylko że z kompresorem optycznym, do którego zaraz dojdę. Tutaj standardowo mamy wzmocnienie, mamy tłumik 15 dB, mamy oczywiście zasilanie Phantom, mamy przejście między instrumentem a mikrofonem, mamy wzmocnienie i mamy też korekcję. Wybieramy sobie częstotliwość i poziom wzmocnienia podbicia danej częstotliwości. Tutaj w tym kompresorze, znaczy jest to kompresor w ogóle optyczny, tak? Którego nie używam, którego nie lubię, dlatego że on ma bardzo wolny atak rzędu 15-20 milisekund, przez co w ogóle się nie przydaje przy nagrywaniu rapu czy śpiewu, dlatego że w momencie, kiedy ja lubię szybko złapać sygnał i szybko go skompresować, to go nie złapię siłą rzeczy, dlatego że właśnie ma wolny atak. Jak zobaczyłem, w jaki sposób działa, to no, troszkę się zniechęciłem. W sensie, no nie używam go do rapu ani do śpiewu. Może się
kiedyś przyda jeszcze. Jeszcze na koniec, a propos sprzętu, chciałem wam pokazać tutaj tylny panel naszej karty dźwiękowej, jak on wygląda i co tutaj mamy. Tutaj z tyłu, tu jest 8 kanałów wejściowych, jest to 8 wejść analogowych albo 8 wejść właśnie mikrofonowych. Tutaj mamy wyjście, czyli tak naprawdę możemy sobie podłączyć monitory odsłuchowe, czyli te na przykład bliskiego pola. Możemy też wyjść na jakieś inne mniejsze głośniczki, które będą nam służyły jako jakaś tam podpórka, żeby sprawdzać, jak co brzmi. A tutaj właśnie mamy ten kabel, o którym wspominałem. Jest to kabel koaksjalny optyczny. Może ja go pokażę, jak on wygląda. O, widzimy, on świeci na czerwono. Tutaj leci nam światełko. Są przesyłane sygnały. I ten kabel właśnie służy do podłączenia naszej karty z tym przezmacniaczem ośmiokanałowym. Co dalej? Tu mamy FireWire, a tu mamy złączkę pod MIDI, czyli pod klawisze, które będziemy potem podłączać przy produkcji bitu. Pewnie będzie to za 20 lat, ale może nam się uda. I to chyba w sumie wszystko. Ale chciałem wam pokazać ten kabel optyczny, bo on jest bardzo fajny, a niewiele osób z niego korzysta, bo nie ma takiej potrzeby. A dalej. Jeszcze jedna rzecz. W jaki sposób mamy kompresor podłączony? Podłączony przez tak zwane kable insertowe, czyli są to kable, które z jednej strony mają dwa jacki monofoniczne. Jeden służy do wejścia, a drugi służy do wyjścia. A z drugiej strony mamy dużego jacka stereofonicznego, który wchodzi do miksera. Ale to może potem pokażemy. Bo tak naprawdę w inny sposób nie dałoby się kompresora podłączyć w tym momencie. W sensie, no nie dałoby się wejść bezpośrednio mikrofonem, bo te kompresory nie mają po prostu zasilania Phantom, tak? Czyli mikrofon najzwyczajniej w świecie by nam nie działał. Tak naprawdę to, o czym wam powiedziałem a propos tego sprzętu, który tutaj używamy w studiu, to jest głównie przydatne wtedy, kiedy chcemy nagrywać już jakieś większe rzeczy, typu właśnie zespoły, perkusja, instrumenty, wszystko co się zwiąże z wielokanałowym nagrywaniem. A wam spokojnie do produkcji wystarczy dobry komputer z dobrym procesorem, z podstawową kartą muzyczną. No i oczywiście oprogramowanie, tak? Fruity Loops, Ableton albo Reason, co kto woli, co kto lubi. Ja osobiście najbardziej lubię Fruity Loopsa, zawsze na nim pracowałem, jest dla mnie bardzo prosty. Dla niektórych jest to czarna magia. Dla mnie też było na początku, ale teraz to ja czaruję ten program. To co, możemy rozpocząć pierwszy etap produkcji, czyli zgrywanie sampli. Tylko oczywiście zanim do tego dojdzie, musimy podłączyć nasz ukochany sprzęt, czyli mikser, gramofon i klawisze. Tutaj mamy mikser typowo DJ-ski, dwukanałowy, z prostą ekwalizacją. Gramofon firmy Reloop, model RTX 5,5, dosyć starszy model, bo był zakupiony jakoś w czerwcu, bodajże 2004 roku. Jest to gramofon z napędem bezpośrednim. Cechuje się on większym momentem obrotowym niż gramofon z napędem paskowym. No i oczywiście główną zaletą takiego gramofonu z napędem bezpośrednim jest szybki czas startu, tak? Czyli w momencie, kiedy włączymy, to on od razu rusza, nie musi się rozpędzać, tak jak to jest przy gramofonie z napędem paskowym. Oczywiście te najwyższe modele gramofonów, te takie już audiofilskie, mają napęd paskowy po to, żeby jakby wyeliminować drgania, które wprowadza talerz, tak? Ale my używamy z napędem bezpośrednim i on też jest głównie używany, przede wszystkim używany przez DJ, dlatego że ma właśnie szybki czas startu i dobrze się na nim pracuje. Od czego zaczniemy? Przede wszystkim od tego, żeby połączyć mikser z gramofonem, czy gramofon z mikserem, potrzebujemy kabel z tak zwanym uziemieniem. Jest to kabel, który ma z obydwu stron czyńcze i tak zwane uziemienie. Uziemienie służy do tego, żeby
zniwelować wszelkiego rodzaju przydźwięki i dźwięki, które są, że tak powiem, niepowołane i dzieją się bez naszej wiedzy. Nie chcemy ich. I podłączenie jest bardzo proste. Tutaj mamy kanał pierwszy, kanał drugi i ground, czyli uziemienie, więc my sobie podłączymy pod na przykład kanał pierwszy, tak? Czerwone do czerwonego, białe do białego, tak jest. Nie ma nad czym się tutaj zastanawiać. No i uziemienie też musimy zamontować w taki sposób i to kręcić. Oczywiście, jeśli właśnie dostałem ostatnio wiadomość, czy można podłączyć mikser, gramofon do zwykłego miksera, kiedy się nie ma uziemienia. Owszem, można, bo ostatnio się doczytałem, że można zrobić to w sposób, no tak zwaną, ten sposób się nazywa podśrubkę, czyli zaraz wam powiem, tylko muszę tutaj to przykręcić. Dobrze. No chodź tu. Dobra. Czyli możemy zrobić to w ten sposób, że odkręcamy śrubkę zabudowy i pod śrubkę wkładamy to nasze uziemienie i przekręcamy tą śrubkę, prawda? Więc to też będzie działało w ten sposób. Do gramofonu oczywiście potrzebny jest kabel zasilający. Jest to taki standardowy kabel, który oczywiście muszę to rozwiązać, bo tak sobie wszystko przygotowałem, żeby się mi nie poplątało. No oczywiście też z tyłu mamy tutaj wejście. Tutaj nie ma filozofii, ale po prostu chcę wam pokazać wszystko krok po kroku, żebyście się w tym, że tak powiem, nie pogubili. Ale wydaje mi się, że nie ma się pogubić. Kabel zasilający do miksera. Też tutaj mamy z tyłu wejście. Pamiętajcie, żeby mieć porządek w kablach, bo to jest jakby podstawa do funkcjonowania waszego miejsca pracy. Jeśli nie będzie porządku, to źle. Potem się pogubicie, potem będą problemy. I dalej. Czyli tak, mamy podłączony mikser z gramofonem. Czekaj, jeszcze raz. Dobra. No, do tego mamy podłączony. Czyli teraz mamy podłączony mikser do gramofonu, czy gramofon z mikserem. Mamy kable zasilające. No i co? Teraz wiemy, że sygnał będzie nam wychodzić i wchodzić do miksera, ale teraz z miksera musi nam wychodzić do naszej karty. A zrobimy to poprzez taki sam kabel, jak który pokazywałem na początku, tylko że bez uziemienia. Czyli dwa czyncze z jednej strony, dwa czyncze z drugiej strony. Z miksera wychodzimy, prawda? Mamy output, mamy master i record, ale ja wychodzę masterem, nie pamiętam dlaczego, ale tak po prostu wychodzę, to się wybierze. Teraz dalej, żeby wejść do naszego miksera, bo będziemy wchodzić liniowo, to musimy mieć przejściówkę taką szczyńcza na małego jacka. Nie ma tutaj filozofii. I teraz tak, ważne jest to, żeby nie podłączyć tego na chybił trafił, prawda? Czyli albo to białe, albo to czerwone, prawda? Bo jeden jest lewy, drugi jest prawy. Ja nigdy nie pamiętam, który jest który. Dlatego sobie spoglądam tutaj i patrzę, że lewy jest biały, a czerwony jest prawy, tak? Czyli podłączymy sobie na przykład może tutaj. Czyli lewy to jest biały, a prawy to jest czerwony. I w ten sposób mamy podłączony mikser z gramofonem. W momencie, kiedy już będziemy zgrywać te sample z naszego gramofonu, to bardzo ważne jest, aby ten nasz pasek pitch, czyli wysokość dźwięku, był na samym środku, tak? Jak go uruchomimy, to będzie widać, że w tym momencie pitch jest dobry, dlatego że czy pitch jest na zero, ponieważ świeci się niebieska dioda. W momencie, kiedy zmienimy pitch, no to kolor zniknie, tak? Czyli światełko zniknie. Tutaj również mamy prędkość. Prędkość jest dyktowana jakby przez rodzaj płyty, prawda? Bo przy mniejszych płytach będzie to prędkość 45. My używamy 33, my używamy 33 obrotów. Co dalej?
Dalej będziemy podłączać klawisze MIDI. Tutaj też nie ma większej filozofii. Jest to klawiatura sterująca firmy MIDITECH, model MIDI Control 2. Mamy tutaj 49 klawiszy, czyli 4 pełne oktawy. Ważne jest to, żeby najpierw był off, tak? Czyli żebyśmy byli, że tak powiem, nieaktywni. Podłączymy kabel zasilający. O. No i to oczywiście do naszego kontaktu. O, tak zrobimy, żeby... I oczywiście kabel MIDI, tak? Pięciodynowy, tak dobrze mówię. Podłączamy go tutaj pod MIDI out. Jeśli byśmy mieli więcej wyjść, no to MIDI out, bo będziemy wysyłać jakby sygnał MIDI do naszej karty. No teraz niestety nie pokażę, jak podłączam do karty, ale wydaje mi się, że każdy będzie wiedział, jak to zrobić. Do karty wchodzimy MIDI in, czyli wchodzimy tymi komunikatami MIDI. Nie, tak? Powiedziałem wam jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie o naszym mikserze, który posiada 16 kanałów monofonicznych i 2 kanały stereofoniczne. Oczywiście taki mikser nie jest wam zupełnie potrzebny w studiu, u siebie, czy do domu, tak, do nagrywania, czy do robienia muzyki. No chyba, że będziecie chcieli wychodzić tym sygnałem z komputera, wchodzić tutaj, insertować kompresory, różną korekcję i tak dalej, ale to raczej chyba nie jest dla was filmik, jeśli macie za to robić. Mamy tu, będziemy mówić o samych podstawach. Tak jak już wcześniej wspomniałem, z klawiatury sterującej wychodzimy MIDI in, czyli wysyłamy komunikaty MIDI, a do karty muzycznej wchodzimy MIDI, już wam mówię, tylko muszę przytrzymać mikrofon. O, tutaj mamy MIDI in, prawda? Czyli nasz kabelek sobie wpinamy w ten sposób i mamy już podłączone. Dobra, sprzęt mamy podłączony, mikser, gramofon i klawisze, więc wypadałoby sprawdzić, czy muzyka nam leci, mówiąc najprościej. Ważne jest to, żeby po pracy zakładać ochronną nakładkę na igłę, żeby się nie brudziła, żeby się nie niszczyła, prawda? Więc teraz ją zdejmiemy, ją sobie odłożymy. Sprawdzimy sobie to na płycie w wyjątkowych okolicznościach, nie było się zmiana na lepsze. Bardzo, bardzo fajna płyta i ciężko dostępna, więc sobie ją tutaj odpalimy. I dosyć taka śmieszna sprawa, ale nie każdy wie, gdzie zaczyna się początek utworu, prawda? Jeśli nie wiemy, jeśli w pokoju jest ciemno, to fajnie, jeśli gramofon ma lampkę, prawda? Pod cinch. Możemy sobie ją podłączyć i w tym momencie widzimy rowki, które wyznaczają nam początek utworu, prawda? Wszystko działa, więc możemy teraz szukać sampli, tak? Oczywiście nie na tej płycie, tylko na płytach do tego odpowiednich, czyli na pewno funk, soul, lata 70, 80, więc zaraz wracamy. Mamy już podłączony i sprawdzony sprzęt, więc teraz jak będziemy szukać sampli, to musimy być gotowi do zgrania tego sampla, więc ja akurat pracuję na Cubase'ie, to jest wersja 5. Najpierw musimy utworzyć pustą ścieżkę, czyli tak zwany audio track. Nie wiem, w jakim programie tam pracujecie. Ja pracuję na Cubase'ie, tak, więc mam tutaj taką opcję add audio track, czyli dodaj ścieżkę audio. No i tutaj pokazują mi się informacje, ile ma być tych ścieżek, czy to ma być ścieżka monofoniczna, czy stereofoniczna. No akurat potrzebuję wejście stereofoniczne. No i wybieram sobie, żeby mi utworzył taką ścieżkę. No i teraz muszę wejść, klikam sobie F4, mam inputy tak zwane, czyli wejścia. No i muszę sobie zrobić wejście stereofoniczne. U mnie jest to numer 1 i numer 2. Tu możecie zobaczyć,
jest to wejście liniowe pierwsze, czyli kanał lewy, i wejście liniowe prawe, drugie, tak, czyli kanał drugi, kanał prawy. Czyli mam analog 1 i 2. Jak nam coś nie zadziała, to dobrze, będziemy szukać problemu. W każdym bądź razie odpalamy sobie mikser, na którym zobaczymy, czy nasz sygnał wchodzi. Wystarczy dotknąć igły troszeczkę i możemy zobaczyć tutaj, że sygnał wchodzi, czyli jest dobrze. I co robimy dalej? No, będziemy teraz szukać sampli. Zapraszam. Możemy zabrać się do szukania sampli. Mam tutaj przygotowanych kilka płyt. Tutaj akurat jest polski jazz, laboratorium. Jakiś czas temu pożyczyłem to swojego kolegi Kuby Nowaka, którego serdecznie pozdrawiam, bo on był jakby współautorem mojego klipu, który się zwie 16. To jest polski jazz. Tu mamy też troszeczkę funku i soulu. Coś ciekawe to jest, nie pamiętam jak ta pani ma nazwisko. Tutaj chyba nie jest napisane. W każdym bądź razie to jest, z tego co pamiętam, siostra Whitney Houston. No dobrze, Diane Warwick chyba bodajże. Możemy już to zaraz sprawdzić. No nie jest napisane. Nie chcę składać. Tak, dobrze mówię, Diane Warwick. Dobra, no nieważne. W każdym bądź razie. Co, zaczynamy zawsze od pierwszej strony. Możemy od drugiej, to nie ma reguły. Ale ważna jest ściereczka, żeby płyta była czysta, ponieważ płyta winylowa składa się z rowków. No i do tych rowków dostaje się, chciałem powiedzieć, tłuszcz, nie wiem dlaczego. Dostaje się kurz, no i fajnie, żeby płyta była wyczyszczona, wtedy nie będzie jakichś tam trzasków. Chociaż ja lubię trzaski, więc dla mnie im brudniejsza, tym lepsza. Odpalamy sobie. No i co? Oczywiście nie będziemy słuchać wszystkich utworów od deski do deski, dlatego że byśmy stąd nie wyszli. Oczywiście wszystko jest spontaniczne, tutaj nic nie jest ustawione, więc możemy z każdej płyty zrobić, ale akurat tą płytę wybrałem, dlatego że kiedyś już ją samplowałem. Tak więc będziemy słuchać jakichś tam kluczowych momentów, czyli początek utworu, mniej więcej środek i koniec, tak? Czasem się zdarza, że na końcu są jakieś 2 sekundy, które można wykorzystać do naszego podkładu, więc słuchamy od pierwszego. Ten oczywiście moglibyśmy zwolnić, prawda? Trzeba przyspieszyć. Przyspieszyć raczej nie, dlatego że no, bo jest za szybko. Zwolnić też niby można. Ale to ja od razu wiem, że nie ma tu za bardzo potencjału i możemy szukać dalej. Po prostu będę przeskakiwać, więc się nie przestraszcie. Nie ma różnicy. Oczywiście lepiej znaleźć bez perkusji, bo wtedy jakby mamy większe pole do manewru. W momencie, kiedy mamy już perkusję, prawda, to sample narzuca nam układ stopy werbla. Ale oczywiście możemy to wszystko modyfikować i tutaj raczej nie ma jakiejś większej filozofii. To, no to zależy po prostu od tego. Ja akurat na to nie zwracam za bardzo uwagi. Jeśli sample mi się podoba, jeśli od razu czuję w nim potencjał, wiem, że będzie dobry z tego podkład, to dla mnie nie ma różnicy, czy są, czy jest już perkusja, czy jej nie ma. Zobaczmy, co będzie w następnym utworze. I'm
fajny moment z gitarą. Teraz. Tak więc z tego zrobimy... Z tego zrobimy zajebisty beat. I co, odpalamy nagrywanie i nasz mikser, żeby kontrolować poziom wejściowy i lecimy. Widzimy, że się nagrywa. Mikrofon. A jeszcze raz, tak? Jeszcze raz, czy nie? Możesz powtórzyć, no. No dobra. To odpalamy nagrywanie i gramofon. Co się teraz dzieje? Teraz rejestrujemy dźwięk z gramofonu. Mając odpalony mikser, możemy kontrolować nasz sygnał wejściowy. Dzięki temu mamy kontrolę nad sygnałem, który wchodzi. I czekamy po prostu, aż przeleci większy fragment, z którego będziemy samplować, tak? Sygnał dosyć wchodzi niewielki, ale to dobrze, żebyśmy mieli jakiś większy zapas dynamiki. I spokojnie, tyle nam wystarczy. Możemy rozpocząć pracę i zaraz odpalamy Fruity Loopsa i krok po kroku zobaczycie, jak ja robię bity. Mamy już nagrany sample w Cubase'ie. Wyeksportowaliśmy go do Wave'a i teraz możemy odpalić Fruity Loopsa i możemy zacząć pracę nad podkładem, tak? Pierwsza rzecz, którą zawsze robię, to na tak zwanym masterze daję, czy na sumie inaczej, daję na samym końcu limiter. Zaraz go tutaj sobie znajdziemy. Polecam PSP Vintage Warmer 2. Ja ściągnąłem sobie dzisiaj demo, żebyście tutaj zobaczyli, jak to dokładnie wygląda. I gdzie on tutaj jest? Zobaczmy. Jest tutaj. On tak się prezentuje. Dosyć prosty w obsłudze. Jakieś tam większe funkcje na pewno Wam pokażemy w międzyczasie. Poziom wyjściowy zawsze ustawiam na minus 0,2 dB. Taki jest standard, jak się oddaje płytę master do tłoczni. Akurat, ja akurat nie wypluwam w cudzysłowie z Fruity Loopsa jakby zmasterowanych utworów do tłoczni, tak? Bo robię to w Cubase'ie. No ale tutaj też zawsze daję na minus 0,2. No i tak jak powiedziałem, dajemy go na sam koniec we Fruity Loopsie. Ja akurat zrobiłem to troszeczkę za późno, w sensie on mi się tutaj wrzucił na początku. No ale dajemy go na samym końcu. Co dalej? Też na masterze zawsze odpalam sobie taką wtyczkę Edison. Jest to podstawowa wtyczka z Fruity Loopsa. I w niej będziemy ciąć sample. Nie tnę tego w jakimś innym programie typu Cubase, czy Kool-Edit, czy Soundforge. Po prostu tego tam nie robię. Jest mi wygodnie robić to w jednym programie. No i biorę file load sample, czyli załaduj sample. Wybieram sobie nasz sample. Zobaczmy, który to jest. Czy on jest na pulpicie? Nie, tutaj miał być i go tutaj nie ma, ale zaraz go znajdziemy. Może być to też inny, ten poprzedni. I tak to mniej więcej wygląda tutaj.
Jeśli mamy sample z perkusją, to dobre jest to, że mamy stopę i werbel, czyli dokładnie będziemy wiedzieć, gdzie tniemy. No i tutaj możemy sobie przybliżyć. Tutaj widzimy, że mamy stopę. Zawsze sobie uaktywniam taką funkcję loop, czyli zapętlanie. I zaczynamy sobie ciąć. Ja zawsze tnę od stopy do werbla. Jak już mam zaznaczone, to klikam sobie tutaj add marker lewym i prawym klawiszem. Dzięki temu mam zaznaczony pierwszy sample. Oczywiście trzeba zapisać sesję, żebyśmy jej nie stracili, bo potem będzie problem i będziemy musieli robić wszystko od początku. Jak już mamy wybrany pierwszy, tak zwany region, to przenosimy go tutaj opcją drag copy sample selection i przenosimy go tutaj. To możemy sobie usunąć te niepotrzebne. Ja to oczywiście w domu, jak to robię, to mam jakby przygotowaną taką sesję i nie muszę aż tak się zagłębiać w to. Aha, dobra, tu jeszcze musimy uaktywnić jeszcze jedną rzecz. Region, gdzie to było? Snap to region. O, dobra. Dalej tniemy do hi-hatu, który jest bardzo cichy, może być z nim problem, ale go wyjmiemy, znajdziemy go. No i cały czas wycinamy sample, wycinamy poszczególne fragmenty tego utworu. Jak już będziemy mieli ich tam 8 albo 16, to będziemy mogli już zacząć działać. Tak jak już mówiłem, w tym przypadku tniemy od stopy do werbla albo od stopy do hi-hatu, tak aby te lupy były jednakowej długości. Oczywiście jest to płyta winylowa i kiedyś nie zawsze się grało pod metronom, więc to nie jest powiedziane, że wszystko będzie idealnie równo. Więc zobaczmy, co tam dalej możemy wykorzystać. Mamy już
już 8 części. Więc wydaje mi się, że na razie na tym się skupimy i z tego będziemy robić. Czyli podsumowując, mamy już wyciętych 8 części jakby, 8 sampli wyciętych z utworu. Teraz będziemy je dalej, że tak powiem, obrabiać. Do tego używam wtyczki Native Instruments Battery 2. Może być też 3. Ja osobiście lubię tą wtyczkę, dlatego że jest w formie jakby MPC-tki, prawda? Chociaż my i tak będziemy tutaj korzystać z klawisza, a nie z MPC-tki czy padów. Ale oczywiście możecie robić to swoimi sposobami. Ja wam pokażę, w jaki sposób ja to robię. Teraz będziemy dalej działać z naszymi samplami. Tak już wcześniej wspomniałem, do tego służy mi taka wtyczka Native Instruments Battery. Ja osobiście używam wersji numer 2, dlatego że już się do niej przyzwyczaiłem. O, proszę tutaj pokazać. This copy of Battery 2 is not yet registered, czyli nie jest zarejestrowana, czyli jest to wersja demo, nie wersja piracka. Dobrze, wtyczka tak się mniej więcej prezentuje. Mamy tutaj raz 12 razy 5, 60 padów, tak? Wszystkie sample, które wycinamy w Edisonie, zapisują się w folderze, już wam mówię, którym FL Studio 7, tak, data, patches i sliced beats, czyli cięte, wycięte regiony, fragmenty. I teraz w pierwszym polu wybieramy add sample i będziemy dodawać nasze sample do tej wtyczki. I zobaczcie potem, co będziemy z tym robić. Muszę teraz znaleźć ten folder. Data patches sliced beats. I tu mamy tak, region pierwszy. Tutaj mam wyłączone, znaczy mam włączone lupowanie, znaczy wyłączone lupowanie, przepraszam, i obce tutaj, że sample będzie grany. Sample będzie grał dopóki będziemy trzymać klawisz, tak? Zaraz zobaczymy. Muszę polecieć w dół jeszcze. Prawda? Czyli jeśli puszczę, to przestaje grać. Jeśli trzymam, to się lupuje. I w ten sposób wrzucamy pozostałe 7 sampli. Mamy ich w sumie 8. Dosyć szybko się wrzuca. Wprawdzie nie jest to jakoś super wygodne, ale battery jest fajny, dlatego że nie wprowadza nam żadnych zniekształceń. Wszystko brzmi naturalnie. Mamy wyrzucone te wszystkie sample. Możemy sobie teraz sprawdzić, czy wszystko nam działa. Wszystko jest. No i co? Wiadomo, że sample jest dosyć wolny, więc trzeba będzie go przyspieszyć. Tempo sobie na razie ustawimy tak mniej więcej na 89, żeby za bardzo go nie przyspieszać. Tutaj mamy taką opcję Modify Tune, czyli po prostu wysokość. No i sprawdźmy sobie na dwóch, jakby to brzmiało. Te sample będziemy ustawiać na piano rollu. Jest to okno służące do ustawiania po prostu nut, tak? I możemy tutaj wybierać natężenie dźwięku, długość dźwięku. I ustawiamy sobie w taki sposób, w jaki one mają być ustawione. Troszkę jest za głośno. Sample jest dosyć cichy, więc musimy go wysłać, przypuśćmy, na kanał drugi.
i tam go podgłosimy zaraz. Jeszcze jest za wolny, więc spokojnie możemy go przyspieszyć. Damy 3. Zobaczmy. Jeszcze możemy go przyspieszyć. Zobaczmy jeszcze. Też nie mogą być nam smurfne hity, prawda? Możemy go troszeczkę zwolnić jeszcze do 88, tak żeby on naturalnie brzmiał. Oczywiście to wszystko zależy od koncepcji, tak? Od tego, czy podkład ma być jakby taki boom bap, prawda? Czyli standardowy, czy ma być to bardziej taki swingujący, więc wtedy byśmy inaczej ustawili, ale robimy standardowo. Więc tak naprawdę teraz jak mam ustawiony pitch o 5 centów w górę, to możemy głównym tempem sobie tutaj kontrolować i sprawdzać, jak to brzmi. No i na głównym samplu możemy sobie zrobić małą korekcję, czyli lekko podbić górę, czyli lekko podbić wyższe częstotliwości, a ująć troszeczkę niższych, bo i tak będziemy dogrywać potem bas, jakieś tam inne instrumenty, a to jest głównie do basu. Dobra, tak więc mamy wrzucony sample, możemy go sobie już tutaj ustawić w naszym okienku, w tak zwanej playliście, i w ten sposób mamy już ułożone nasze sample. Możemy dalej ustawiać i szukać hi-hatów, stóp, werbli i potem. Mamy już ustawioną podstawową pętlę, tak jak Wam pokazałem, jeszcze Wam przypomnę. Zawsze przed wejściem głównego sampla Lubię robić jakieś intro, więc tutaj możemy zrobić coś takiego, bo mamy sample. I proponuję coś takiego zrobić. Więc nagrajmy to. Jeśli nam nie wyjdzie, to tutaj nie jest problem, bo możemy wszystko sobie skwantyzować, czyli wyrównać. Oczywiście ja nie lubię, jak wszystko jest idealnie równo, więc zawsze troszeczkę... Pierwsze zawsze zostałem równe, a resztę lekko przesuwam w prawo, tak żeby wchodziły z lekkim opóźnieniem, i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Dźwięki troszeczkę są kulawe i krótkie, więc je wydłużymy, bo teraz są za krótkie. Zobaczmy, jak teraz. Przesuwać, modyfikować, jeśli coś jest nierówno, albo coś nam nie pasuje, to od razu przesuwamy. Mamy już zrobione intro,
Jeszcze raz wam pokażę. I potem in trzeba będzie wchodzić normalny sample. No i żeby się upewnić, czy sample jest na pewno dobrze zgrany i nie ma tutaj żadnych komplikacji, zawsze odpalam sobie jakiś instrument, na którym zagram, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok, czy po prostu sprawdzę tonację tego podkładu, tak, jakie nuty są w tym podkładzie, czy w tym samplu. Jeśli zgrywamy sample z winyli, tak jakby nie ma problemu, tak? Dlatego, że jeśli ten pitch będzie ustawiony na zero, no to siłą rzeczy ten sample musi się dobrze zgrać, a w momencie, kiedy korzystamy z, kiedy samplujemy MP3, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś, kto to zgrywał do MP3, mógł to źle zgrać. I tak się często zdarza właśnie, że potem jest problem, że bas fałszuje i tak dalej. Tutaj ważne jest to, żeby jeśli ktoś nie chce, że tak powiem, fałszować grając, to polecam ćwiczenie sobie na jakichś tam znanych utworach, tak, typu, nie wiem, Lady Gaga, Katy Perry, obojętnie co, włączyć sobie, odpalić klawisze czy tam pianino i grać. Tylko no, to trzeba po prostu usłyszeć, to nie ma jakby rad na to, po prostu trzeba usłyszeć, że pewne dźwięki pasują do tego podkładu, do tej muzyki i na pewno trzeba dużo słuchać i dużo grać. Wtedy nie będzie problemu. Jeśli chcemy zobaczyć dokładnie, czy to się zgrywa, to znajdujemy jakiś dźwięk. Zapętlamy go. Jak mamy, jak jest zapętlony, to na następnej ścieżce ustawiamy sobie instrument i szukamy tego dźwięku. Teraz musimy tak operować. Żeby te dźwięki były, żeby było słychać, że one są po prostu identyczne, tak? Szukania trzeba najpierw znaleźć ten dźwięk, no a potem operować pitchem, tak? Tak operować góra-dół pitchem, żeby było słychać, że on jest identyczny i możemy sobie teraz odpalić znowu klawisze, w sensie instrument jakiś. Tak więc już wiemy, że jeszcze raz zobaczmy. I to jest D, E, G, A i H, prawda? No bo jakby grając na tych nutach
Znaczy od razu, że one nie pasują i że jest fałsz. Ewidentnie nie pasują, więc te możemy wykluczyć, więc zostają nam te. I wystarczy sprawdzić te dwa jeszcze w tym momencie. Ten odpada od razu, więc tak naprawdę możemy na tych, czyli C, D, E, G, A i H. Jak w tym momencie mamy już wybrany, już wiemy jakie nuty są, to możemy zacząć od sampli, znaczy od sampli, od hi-hatu, tak na przykład. Ja lubię bardzo jakieś brudne hi-haty. O, chyba taki jeszcze z szumem. A, no i co jest ważne, żeby tutaj przy hi-hacie wybrać opcję cut itself, czyli jeśli dźwięki będą szybko nachodziły, jeśli będzie dźwięk jeden po drugim, to one będą się samoczynnie ucinały, czyli jak się zaczyna jeden dźwięk, a drugi, to czy ten sam zaczyna się w połowie tego pierwszego, no to one same się jakby połączą ze sobą. Rzadko dogrywam hi-hat z klawisza, ale zrobimy to, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda, bo i tak potem możemy to wyrównywać. Musimy jeszcze odpalić metronom, żeby był cały czas. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście i tak zawsze to potem wyrównuję. Więc spokojnie możemy sobie przesłuchać, jak to wygląda i wybrać. Weźmiemy tą drugą pętlę. Pierwszą, przedostatnią, ostatnią możemy sobie wykasować. I przesunąć to na początek. I teraz manualnie możemy sobie to modyfikować jakoś. Zapętlmy sobie ten fragment. No i dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten hi-hat nie szedł tak idealnie równo. To wtedy będziemy mieli pewność, tutaj muszę wyłączyć to na razie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten hi-hat nie był tak idealnie równo, to wtedy będziemy mieli pewność, że będzie większy jakby feeling, prawda? Sample wysyłamy na kanał drugi, przykładowo ja tak zawsze robię, hi-hat na piąty, kanał trzeci to będzie stopa, potem będzie werbel i tutaj hi-hat, tak? Też oczywiście możemy taki myk zrobić, żeby co drugi dźwięk był innej wysokości, prawda? W sensie, żeby co drugi na przykład był będzie niższy. No jest najlepiej łączyć ze sobą kilka dźwięków, czy kilka hi-hatów. Ja osobiście często łączę 4 albo 5, z czego 2 daje, załóżmy, w lewo 40%, w prawo 40%, a następne jeszcze szerzej, jeden na środku. Zawsze jest to inaczej.
bierzemy następny hi-hat. Tego damy normalnie. Jak mamy już dwa, to możemy sobie je lekko rozłożyć w panoramie, na przykład albo więcej niż lekko, 40%. Damy jeszcze taki 7. Zobaczmy ten, jak wyjdzie nam. Jeszcze inny, zobaczmy. I w tym momencie mamy już wybrany hi-hat i ułożony hi-hat. Możemy zobaczyć, jak to brzmi teraz. Całość. To jest właśnie fajne, że nie jest to idealnie równe, tylko ma jakiś tam feeling. Dalej będziemy ustawiać werbel, więc oczywiście zaczynamy od szukania jakiegoś fajnego werbla. Zawsze na werbel daję pogłos z Fruity Loopsa, taki, żeby ten werbel miał taką lekką smugę i trochę piasku. I daję ten podstawowy reverb, czyli obcinam dużo dołu. Więcej góry jest. Reverb tutaj jest na około 15-16%. Długość na około 2 sekundy. Oczywiście tutaj nasycenie też daje mniejsze, żeby on się za bardzo nam nie rozpłynął. Damy jeden taki z piaskiem. Tutaj klawisze raczej nie są potrzebne, bo w momencie, kiedy jest nierówny hi-hat, to oczywiście werbel też może być nierówny, ale ja go ustawiam raczej standardowo. I też najlepiej łączyć kilka werbli ze sobą. Wtedy są po prostu lepsze efekty. Na werbel też oczywiście na samym końcu daje limiter, żeby nam łapał ten poziom szczytowy. Gdzie mamy tutaj ten limiter? Chyba go tutaj nie ma. Ale tu damy jakiś taki, ten podstawowy. Będzie ten. Najlepiej ustawiać kilka werbli na raz, czyli żeby to było no z 5, 6 albo więcej. Tylko one muszą być dobrze dobrane oczywiście.
jeszcze za cichy, więc go podgłosimy. No i co? Mamy już ustawiony hi-hat i werbel. Możemy zabierać się teraz dalej za stopę, a potem będziemy robić bas. Dobieraniem stopy to sytuacja jest taka sama jak w przypadku werbla, czyli najlepiej łączyć 3, 4, nawet 5 stóp, tak zwanych kików. Stopy też wysyłam na oddzielny kanał, u mnie jest to kanał numer 3. I tutaj tak samo, na samym końcu jest limiter, żeby on łapał ten poziom szczytowy, żeby ograniczał to do 0 dB, żeby nie było żadnych przesterów. No oczywiście też jest lekka korekcja, zawsze podbijam wyższe częstotliwości, żeby stopa miała jakby szybszy atak, lepsze uderzenie, żeby była bardziej wyczuwalna. Bo w momencie, kiedy nie robimy żadnej korekcji, to też zależy, jaką stopę wrzucimy, ale często jest tak, że te stopy w wielu podkładach, jak słyszę gdzieś w internecie, na YouTubie czy coś, to są strasznie przymulone i nie mają tego ataku, tego kopnięcia, prawda? Więc mam teraz wybrane już 3 stopy i jakiś tam ułożony podstawowy rytm i to w ten sposób wygląda. Więc teraz zobaczcie, jak mam ustawione stopy. To jest na razie podstawowy rytm. Jest to pętla, zaraz będziemy ją modyfikować i to wygląda w ten sposób. Możemy to oczywiście zmodyfikować, żeby było bardziej różnorodne i żeby nie ustawiać tego samego na kolejnym patternie, bo to troszeczkę czasu by nam zajęło, możemy to zrobić w prosty sposób. Clone selected, czyli klonuje nam jakby pattern cały. To jest podstawowa funkcja i zobaczmy od początku. Zrobimy sobie jakiś taki fajny rytm. Bez tej pierwszej. W ten sposób teraz to wygląda. I co? Mamy intro, mamy ustawioną perkusję. Zawsze też na początku moim znakiem rozpoznawczym może być, a raczej jest, crash. W zasadzie dwa crashe. Je też zawsze wysyłam na oddzielny kanał. Oczywiście ściszam, żeby nie były za głośne. No i to wszystko ustawiam w tym polu, gdzie mamy pliki audio. Nie ustawiam tego nigdy w patternie. Po prostu tak mi jest wygodniej. No i w tym momencie mamy taki zarys. Może wam pokażę od początku, jak to wygląda już z tymi crashami. A, nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy. A mianowicie wejścia już w beat, prawda? Najprościej byłoby coś takiego zrobić. Czyli zanim wejdzie perkusja, ustawiamy jakieś wejście bębnów, tak? Zrobimy jakieś lightowe, żeby nie było to zbyt nachalne. Zobaczmy, jak to wygląda od początku.
więc mamy już taki zarys. No i co jest fajne? Fajne jest też to, żeby nadać większe dynamiki. Co drugi sample ucinamy końcówkę sampla i końcówkę bębnów, czyli na nowym patternie, jak mamy pętlę sampla taką, to ucinamy końcówkę, ostatni dźwięk i tak samo robimy w bębnach, też ucinamy końcówkę, zostawiamy tylko ostatni werbel. Na samplu też często daję leciutki delay. Oczywiście każdy ma jakieś swoje patenty, ja powoli zdradzam jakieś tam swoje sekrety. Więc oczywiście nie wszystko wam pokażemy, ale tego oczywiście tam bla bla bla. Ustawiamy też w niewielkim nasyceniu. Trochę brzmi już jak nun. I zobaczmy teraz, jak to wygląda. Z tymi wyciętymi końcówkami, tak? Czyli co drugi sample ucinamy końcówkę. Opuszczę od początku. Naprawdę już taką solidną bazę. W tej chwili mamy sample, mamy stopę, mamy werbel, mamy hi-hat, mamy crasha ustawionego. No i zabieramy się za dogrywanie basu. Do tego posłuży nam oczywiście klawiatura sterująca i podstawowa wtyczka z Fruity Loopsa, która się zwie Citrus. Bas się nazywa Electric, jest dosyć prosty, ale nie będziemy tutaj robić jakichś kosmicznych rzeczy. No i oczywiście w tym momencie zaczynamy już jakby budować cały utwór, czy nie utwór, podkład. Mamy wejście, no i mamy główną pętlę, która może nam posłużyć jako refren, ale oczywiście oprócz basu dogramy jeszcze jakieś inne instrumenty, żeby ten refren odróżniał się od pętli zwrotkowej, do której za chwilę dojdziemy, więc teraz będziemy się bawić, będziemy kombinować. Pierwszą nutę znaleźć. Najpierw sobie włączyć sam sample. Pierwszy zobaczyć, żeby się upewnić. Więc zacznijmy od tego. No i trzeba po prostu kombinować i grać. Musimy
sobie zapętlić jeszcze raz, żeby całą melodię złapać, która by nam najbardziej pasowała. Skupić uważnie, żeby tej melodii nie zgubić. Jeszcze raz. Melodię, możemy ten bas dograć, oczywiście na oddzielnym patternie, na oddzielnym śladzie, no i lecimy. Melodię nagraną, możemy ją sobie wyedytować, bo oczywiście nie wszystko jest idealnie równo. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Ostatnia pętla jest najlepsza, więc ją wykorzystujemy, nawet jest w miarę dobrze zagrana. I co jest ważne, nie kwantyzujcie basu, bo będzie to zamordowanie troszeczkę muzyki. Więc kwantyzacja nie, wyrównywanie tak, ale nie wyrównywanie takie idealne, czyli fajnie, jeśli coś będzie nierówno, bo wtedy jest jakby więcej życia. Więc teraz jak już mamy wybraną całą pętlę, odpalamy sobie i ustawiamy na bieżąco nuty. Przestawiamy je w czasie tak, żeby było więcej życia właśnie, żeby było troszeczkę nierówno. Dobra, już tą końcówkę zobaczymy. Jeszcze za szybko, więc ją przesuniemy w prawo. Jest tak naprawdę ważna jest tutaj edycja. No i dobra, mamy nagrany bas. Teraz wam puszczę od początku, jak to wygląda. I będziemy zabierać się za dogrywanie instrumentów kolejnych do naszej pętli, która posłuży nam jako refren, więc posłuchajcie teraz, jak to wygląda.
co? Lecimy dalej. Mamy już nagrany bas. Teraz dogramy kolejny instrument do refrenu, tak żeby ten refren nam jakoś się odróżniał od tej zwrotki, do której dojdziemy w dalszej części. Więc dogramy jakieś skrzypce. Polecam wtyczkę firmy Edirol, ona się nazywa Orchestral, więc wybierzemy sobie jakieś fajne skrzypce. Nie, te nie są fajne. Są za nisko. Trzeba znaleźć jakieś fajne brzmienie. Podstawową melodię, jaka jest w tym samplu, ale zobaczmy jeszcze początek może. Może do tego początku coś dograć jeszcze? Coś takiego prostego. No chyba to nie była ta melodia. Więc jeszcze raz ją nagramy. Nic się nie stało. Chyba coś takiego było. Coś takiego będzie. Dobra, mamy zrobione skrzypce do wstępu. Dogramy do naszego refrenu coś. We'll be right back.
ta, która jest w refrenie oryginalnie. I mamy coś takiego. To możemy sobie skwantyzować. Zobaczmy, jak to gra. No dobra. Mamy w ten sposób dograne skrzypce. Możemy iść za ciosem i spróbować na przykład dograć może jakieś lekkie pianinko. Więc to od razu możemy dograć jakąś prostą melodię. Tutaj musimy zrobić piano. Nie będziemy przeginać z tym pianinkiem, więc zobaczmy, jak to wygląda od początku. Mamy już jakiś tam wstęp, mamy podstawową pętlę, mamy dograny bas, mamy dograne skrzypce i zobaczmy, jak to teraz w tym momencie wygląda. Wstęp, refren, teraz układamy pętlę na zwrotkę, która będzie troszeczkę na innym patencie. To co, zabieramy się za dalszą część, czyli rozbudowanie naszego podkładu. Mamy już wstęp, mamy już refren, więc możemy sobie zobaczyć jeszcze raz, jak to wygląda dokładnie. Standardowo mamy zrobione wejście na 4 takty, czyli 4 wersy. Refren jest na 8 taktów, czyli 8 wersów. Zwrotkę ustawimy standardowo na 16 i w tym celu skopiujemy sobie tą ósemkę z refrenu dwa razy. Możemy oczywiście też dodać sobie tak zwane markery, które nam ułatwią pracę. Zrobimy sobie, że to jest wstęp, to jest refren i to jest zwrotka. Tutaj zrobimy taki standardowy patent na zwrotkę, czyli po prostu stłumimy ten sample, dlatego musimy go sklonować, czyli tą wtyczkę z tymi samplami, i przenieść na jakiś inny kanał i podpiszemy sobie sample, na przykład filtr, tak? Tutaj bardzo lubię ten podstawowy filtr z Fruity Loopsa, Fruity Filter się nazywa. Jest takie bardzo podstawowe ustawienie. I to sobie zrobimy właśnie na zwrotce. Gdzieś mniej więcej tutaj sobie ustawimy to. No, trzeba oczywiście skopiować to ustawienie sampla oryginalnego, żebyśmy mieli takie same na tym
stłumionym. Każdy po kolei musimy skopiować i przenieść na ten z filtrem, tak? I zaraz sobie posłuchamy samego tego sampla stłumionego i ustawimy dokładnie. Trzeba po prostu sobie sprawdzać, jak on brzmi cały czas. Dołożymy jeszcze jakiś efekt typu phaser. Taki coś prawie jak wała. Taki mniej więcej sample będzie na naszej zwrotce. Zobaczmy, jak to teraz gra. Jest za bardzo stłumiony, więc możemy troszkę zmniejszyć. Oczywiście też kopiujemy kresze, tak, i dajemy je na przykład co 8 wersów, więc możemy to zrobić w ten sposób. No i oczywiście po zwrocie dajemy znowu refren, nie będziemy dalej rozbudowywać, bo nie ma takiej potrzeby w tym momencie. Dobrze, mamy tak, mamy wstęp, mamy refren, mamy zwrotkę. Oczywiście zwrotka to jest na razie loop, więc możemy do niej dołożyć ten nasz oryginalny sample, ale żeby był cięty, żeby był bardziej cięty, i damy go w drugiej części zwrotki, czyli w drugiej ósemce, i to będzie coś takiego. Kopiujemy sobie ten oryginalny sample na jakiś nowy pattern. I robimy schodkowe ściszanie się, żeby było coś takiego. Robimy taki ręczny delay, że tak powiem. I dołożymy teraz dalszą część. O, w ten sposób. Żeby było taka sama głośność jak w tych poprzednich, to po prostu klikamy na nie i ustawiamy je w dalszej części. Zresztą zobaczycie to na ekranie. I zobaczmy teraz, jak wygląda druga część zwrotki, czyli druga ósemka, tak? W ten sposób mamy już ustawioną całą zwrotkę. Oczywiście, żeby zrobić, żeby bardziej urozmaicić ten podkład, no to fajnie było zrobić jakieś przejście w perkusji pomiędzy zwrotką a refrenem, czyli jak się kończy pierwsza zwrotka i wchodzi refren. Więc kopiujemy sobie oczywiście znowu
ten pattern. No i ustawiamy sobie, robimy jakieś wejście. Zrobimy tak troszeczkę inaczej. Ja to bardzo lubię. Dzięki temu zyskamy też na dynamice, będzie o wiele ciekawiej. I zobaczmy teraz, jak wygląda przejście między pierwszą zwrotką, między zwrotką a refrenem. I do refrenu też można dodać jakiś dodatkowy element. Na przykład tak zwany ride, czyli jest to talerz perkusyjny. Teraz wam pokażę, jak on brzmi. Gdzie on się schował? No tutaj wygląda w ten sposób. No i go też damy go na refren. Będzie od razu ciekawiej. No i oczywiście co dwa kółka, co dwa sample wycinamy ostatniego rajda, wycinamy końcówkę, żeby właśnie była cisza. I zobaczmy, jak to teraz wygląda od samego początku. I zobaczmy. W ten sposób mamy wstęp, refren, mamy zwrotkę. No oczywiście do zwrotki też możemy coś dograć. Nie muszą być to koniecznie skrzypce, a może to być tak zwany pad, czyli delikatny instrument, delikatny dźwięk. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Zobaczmy z takim, jak to wygląda. Możemy coś takiego dograć, a w pierwszej części, czy w pierwszej ósemce dogramy takiego pada, a w drugiej ósemce będzie cięty sample. We'll be right back.
tego nie wyrównywać, bo ten pad i tak nie ma szybkiego ataku, ma bardzo wolny atak, więc zostawmy tak jak jest i zobaczmy. W drugiej części też moglibyśmy dać tego pada, ale to już musielibyśmy specjalnie grać pod ten cięty sample, który właśnie dodaliśmy. Więc tak naprawdę w ten sposób mamy praktycznie gotowy beat i za chwilę usłyszycie efekt końcowy. Najważniejszym praktycznie elementem podkładu jest jego brzmienie. I tutaj wchodzimy już w zakres miksu i masteringu. Oczywiście przede wszystkim musicie korzystać z jak najlepszej jakości próbek. Dzięki temu nie będzie problemów w dalszej pracy nad podkładem. Tak jak już wcześniej wspomniałem, tu we FruityLoopsie na masterze zawsze daję limiter. Może być to na przykład Waves L2, może być to podstawowy limiter z FruityLoopsa. Ja osobiście używam Waves L2. No i czasem właśnie PSP Vintage Warm L2. Tutaj mamy wersję demo, wersję ograniczoną, więc oczywiście te wszystkie funkcje jakby są pokazane. Najważniejsze jest to, żeby tak ustawić gain reduction, żeby był maksymalnie do około minus 4 dB, tak? Czyli żeby ta redukcja była mniej więcej o 4 dB. Więc możemy sobie odpalić i słuchać. A, no jeszcze ważne jest to, że możemy sobie ustawić na samym końcu taką wtyczkę, która nam pokaże tak zwany RMS, czyli zaraz wam pokażemy na planszy, o co mniej więcej w tym chodzi, bo to nie jest tak łatwo wytłumaczyć. Ogólnie jest to wrażenie głośności, w skrócie mówiąc, ale mówię, za chwilę pokaże się plansza i zobaczycie, o co chodzi. Przy masterowaniu ważne jest to, żeby za bardzo nie przekompresować tych utworów i żeby RMS sięgał mniej więcej do około minus 6, minus 5 dB i tutaj właśnie zaraz zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Czy podkłady akurat mogą mieć około minus 8, minus 7, to i tak będą bardzo głośne. W tym momencie mamy minus około minus 10, więc to naprawdę w tym momencie spokojnie nam wystarczy. Co dalej? Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim ważne są próbki i poszczególne elementy podkładu, czyli stopa, prawda? Nie możemy je za bardzo przekompresować, no chyba, że taki jest zamiar. Ważne, żeby ona była wyczuwalna, żeby nie zamulała, żeby miała dobry atak. Może też mówię pod swoim kątem, jak to wygląda. Co do werbla, to też ja osobiście lubię, jak te werble są wyraziste, jak się łączy kilka naraz, tak? 5-6 werbli. Jeśli chodzi o kompresję, to tutaj nie używam żadnej kompresji przy werblu. Używam jedynie limitera, tak, żeby ta dynamika była troszeczkę redukowana i łapana przy tym poziomie szczytowym. Tak samo przy stopie używam małej kompresji, no i oczywiście limiter na końcu, prawda? Na samym końcu. Jeśli chodzi o bas, to różnie z tym bywa. Z reguły robię w ten sposób, że podbijam wysokie częstotliwości albo łączę ze sobą dwa basy, z czego jeden jest niski, a drugi jest taki bardziej, jakby to powiedzieć, może G-funkowy, taki bardziej plumkający, też żeby był właśnie wyrazisty. Tak więc
Najważniejsze jest pomysł i koncepcja na podkład. Jeśli macie fajny pomysł, to jakby tutaj mastering będzie jedynie postawieniem kropki nad i, a nie narysowaniem całej litery i, prawda? Więc najważniejsze jest, najważniejsze są dobre próbki, no i pomysł przede wszystkim, prawda? Fajne ułożenie hi-hatu, zabawa z tempem, w sensie z rytmiką, tak, żeby wszystko nie było idealnie równo. Jeśli to będzie płynąć, jeśli to będzie fajnie rozłożone, jeśli te hi-haty będą fajnie ustawione, może się też oczywiście werbel ustawiać czasem wcześniej albo czasem później, niż to powinno być normalnie ustawione. No i tak samo ze stopą. Ja osobiście używam dużo swingu, czyli jest to tak zwane no, opóźnienie, czyli nadajemy więcej życia, prawda? Nic nie jest takie schematyczne i idealnie równe. Dlatego też o tym pamiętajcie. No i mówię, przede wszystkim tutaj ważne jest też eksperymentowanie, tak? Słuchanie dużo muzyki, więc jeśli macie jakieś pomysły, macie ciekawe koncepcje, to je realizujcie. No i co? I powodzenia!